Dzień dobry Państwu. Witam w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wykład, który jest poświęcony fizyce jądrowej, ale na bardzo, bardzo ogólnym poziomie. Także jeśli ktoś z Państwa jest troszkę bardziej zaawansowany, to z góry przepraszam. Bo to jest taki bardzo, bardzo ogólny wykład o fizyce jądrowej i o jej zastosowaniach w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Nazywam się Krzysztof Rusek, jestem fizykiem jądrowym i od lat 8 chyba jestem dyrektorem tego laboratorium. Jest to takie miejsce, jak już mówiłem troszkę wcześniej, specjalne w Polsce. Takie laboratorium w Polsce jest jedne, jedyne. Z tego powodu, że no, ono jest wyposażone w aparaturę, która dużo kosztuje. A więc mamy sprzęt, który służy do badań z dziedziny fizyki jądrowej. Sprzęt, który no, pokrywa, można powiedzieć, wiele, wiele zapotrzebowań fizyków. Także może być używany w wielu, bardzo wielu eksperymentach. Ten sprzęt jest duży, drogi, w związku z tym nie ma sensu stawiać go w każdej wsi czy w każdym miasteczku. Mamy takie jedno laboratorium w Polsce i każdy, kto chce prowadzić badania tutaj, przyjeżdża do nas. I z kraju, i z zagranicy oczywiście, no bo w tej chwili jesteśmy otwarci na zagranicę i przyjeżdżają do nas naukowcy z zagranicy również. To jest jeden powód, że takie laboratorium jest jedno. Drugi powód, że my zużywamy dużo energii, bo te duże urządzenia zużywają dużo energii, dużo wody również. W związku z tym utrzymanie tego laboratorium jest dosyć kosztowne. No i mamy takie jedno w kraju. No i chwała Bogu, jedno wystarczy, bo kraj w końcu nie jest aż taki duży. Zilustrowałem tą swoją pierwszą prezentację takim obrazkiem z kosmosu, z przestrzeni, która nas otacza. Bo tak naprawdę takim laboratorium fizyki jądrowej to jest to, co nas otacza. Gdybyśmy wyfrunęli poza atmosferę, wyfrunęli poza Ziemię, no to dostalibyśmy się pod... Bylibyśmy narażeni na mnóstwo... na ogromną ilość promieniowania różnego typu. Dlatego, że w przestrzeni kosmicznej panują warunki trudne do przeżycia dla człowieka, właściwie niemożliwe do przeżycia, z tego względu, że tam właśnie ten poziom promieniowania jest bardzo wysoki. Dlaczego w takim razie tak przyjemnie nam się tutaj żyje na Ziemi? No z tego powodu, że między kosmosem a nami jest atmosfera. Jest około 30 km gazu. I ten gaz pochłania promieniowanie. I dzięki temu możemy tutaj nawet się opalać, chociaż nie jest to specjalnie zdrowe, ale to opalanie no, nie powoduje naszej śmierci. Gdyby nie było atmosfery, to byśmy tutaj absolutnie nie mogli istnieć ze względu właśnie na promieniowanie. Na promieniowanie wydzielane głównie tutaj w naszych warunkach przez Słońce. To jest reaktor, ogromny reaktor termojądrowy, który wysyła potworną ilość promieniowania, które zabija wszystko. Ale akurat nas bardzo cieszy. Jednym z pytań, które stawiamy sobie, prowadząc badania z fizyki jądrowej, jest pytanie, jak powstały pierwiastki. A pierwiastki, czyli jak to się właściwie stało, że mamy tutaj na Ziemi właśnie takie, a nie inne pierwiastki. Jak wiemy, taka... najbardziej popularna teoria tego, jak to się wszystko zaczęło, to jest teoria Wielkiego Wybuchu, która powstała lat temu, pewnie 60, a może troszkę więcej. I mówi o tym, że no, cały nasz wszechświat zaczął się od pewnej wyzwolenia ogromnej ilości energii w pewnym miejscu w przestrzeni. No i z tej energii w ciągu około 14 miliardów lat tutaj jest skala czasowa, a tutaj jest rozmiar tego wszechświata, który z tego punktu się narodził, który z tego punktu powstał. W ciągu tych 14 miliardów lat powstał wszechświat, który obserwujemy w tej chwili. A więc powstały galaktyki, powstały planety, powstały gwiazdy. To wszystko, co jest wkoło nas, to jest wytwór tych 14 miliardów lat. No ale my próbujemy dowiedzieć się, jak z tej energii powstały cząstki, które w tej chwili wchodzą w skład pierwiastków, które nas otaczają. No wiemy, że protony i neutrony, a więc takie podstawowe składniki jądra atomowego powstały w pierwszej sekundzie po wielkim wybuchu, a więc na samym początku tego obrazka. Lekkie pierwiastki, takie jak wodór, jak hel, jak lit, jak beryl, jak bor, powstały w ciągu pierwszych 20 minut. Inne pierwiastki
powstały znacznie później i cały czas są wytwarzane w gwiazdach. Cały czas powstają w gwiazdach, powstają, rozpadają się. To jest proces nieprzerwany. No, ale nas interesuje, no chcielibyśmy jakby móc odtworzyć na podstawie naszej wiedzy, w jaki sposób z tej ilości energii powstało to, co jest w tej chwili. To jest jedno z pytań, jakie stawiają sobie fizycy jądrowi. Mamy tych pytań dużo więcej, no ale wybrałem akurat taką ilustrację do tego wykładu. Może powiem na początku, że jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę od razu mi przerywać i pytać, żebyśmy nie tracili wątku. Bardzo proszę zadawać pytania. Najogólniej mówiąc, fizyka jądrowa to mechanika kwantowa. A więc jeśli chcemy zajmować się fizyką jądrową, to musimy się przestawić na troszkę inne myślenie, na myślenie związane z mechaniką kwantową, bardzo nieintuicyjną dziedziną nauki, która mówi, że cząstki zachowują się jak fale. Możemy to łatwo sprawdzić, na pewno nasze młode koleżanki i koledzy sprawdzali to w szkole. Jeśli na szczelinę rzucimy snop światła, powiedzmy, że mamy tutaj ekran ze szczeliną, tutaj rzucamy snop światła na tą szczelinę, to na ekranie zobaczymy taki obrazek. Nie zobaczymy szczeliny jednej, tylko zobaczymy taki dyfrakcyjny obraz. Taki obraz tworzą fale, a nie cząstki. A więc i taki obraz obserwujemy w naszych doświadczeniach z dziedziny fizyki jądrowej. Te cząstki, które przyspieszamy cząstki, zajmujemy się cząstkami. Przyspieszamy w tych naszych urządzeniach i rejestrujemy w naszych urządzeniach cząstki. Ale to, co widzimy, to widzimy tego typu obrazki. Obrazki dyfrakcyjne, interferencyjne, takie typowe dla fal. A więc musimy pogodzić się z tym, że cząstki i fale to jest właściwie to samo. A więc mechanika kwantowa to jest jedna rzecz, jedna noga fizyki jądrowej, a druga noga to jest teoria względności. Teoria względności, która mówi, że E równa się mc kwadrat. Ten wzór często mamy wpisany w różnych miejscach, na t-shirtach, który mówi, że energia i masa są sobie równoważne. Że masę można zamienić w energię. No cóż, no nie jest to wielkie odkrycie, bo wiemy, że wkładając masę do kominka, dostaniemy energię, dostaniemy ciepło. No, wszyscy mamy z tym do czynienia, więc nie jest to specjalnie duże odkrycie. Ale odkryciem jest to, że ten wzór działa w obie strony. Że z energii można wykreować masę. Tak jak pokazywałem na poprzednim slajdzie. Z energii wytworzył się cały wszechświat. Wytworzyła się ogromne ilości masy, które nas otaczają. No i to również obserwujemy w fizyce. No możemy na przykład bombardując jonami miedzi, folię scyny, możemy wytworzyć złoto. Złoto, które jest cięższe od tych dwóch pierwiastków. Ma większą wagę, a więc wytworzyliśmy większą masę tutaj niż włożyliśmy na początku, ale do tego, żeby to zrobić, musieliśmy włożyć ogromne ilości energii. Potrafimy tutaj zrobić w ten sposób złoto, tylko że to by kosztowało tyle pieniędzy, że to nie ma najmniejszego sensu. Ale to jest przykład tego, że ten wzór działa w obie strony i to musimy pamiętać, prowadząc badania z dziedziny fizyki jądrowej. No, fizyka jądrowa nie jest bardzo starą dziedziną, ma 100 lat, troszkę ponad 100 lat, a zaczęła się oczywiście od tego, że Lord Rutherford odkrył jądro atomowe w bardzo prostym eksperymencie. Miał bardzo malutkie, nieduże laboratorium takich wymiarów, które składało się ze źródełka, z izotopu, który emitował cząstki alfa. I ten strumień cząstek alfa bombardował folię złotą. I dookoła ustawiony był ekran. Te cząstki złote, te rozproszone cząstki alfa, rozproszone na tych jądrach złota, na tej złotej folii,
padały na nasz ekran i wywołały błyski. Obserwując te błyski, można było zorientować się, gdzie te cząstki złota, gdzie te cząstki alfa lecą, w jakich kierunkach. I okazało się, że lecą również nie tylko do przodu, tak jakby się wydawało nam no, w naturalny sposób, ale lecą również do tyłu, więc muszą być odbite od czegoś bardzo twardego. Od czegoś bardzo twardego, co w atomie się znajduje. No i w ten sposób powstała hipoteza po tym eksperymencie, że wewnątrz atomu musi być coś małego, dużo mniejszego niż atom, ale niesłychanie twardego, która te cząstki alfa odbija. I ten moment, tą publikację z roku 1911, a więc tuż sprzed I wojny światowej, uznajemy za odkrycie jądra atomowego i za początek fizyki jądrowej. A więc no, matką fizyki jądrowej tak często, nie jest Maria Curie Skłodowska. Za ojca fizyki jądrowej uznajemy pana lorda Ernesta Rutherforda. Co wiemy? Najogólniej rzecz biorąc, wiemy, że jądra atomowe składają się z neutronów i protonów. A więc są takim zlepkiem neutronów i protonów. Protony to są cząstki o dodatnim ładunku, neutrony to są neutralne cząstki, ale o identycznych jak protony masach. Dlaczego one mają identyczne masy? To jest też jedno z pytań, na które do tej pory nie znamy odpowiedzi. Co wiemy dalej? Wiemy, że jądra atomowe mają różne kształty. Atomy są zwykle są sferyczne, to są takie duże kule, jak kule gazowe. Natomiast jądra atomowe, te malutkie cząstki, które siedzą w środku atomu, one mogą mieć bardzo różne kształty. Takie kształty właśnie od sferycznych, poprzez takie naleśnikowate, poprzez cygara, kształty podobne do gruszek. I te kształty świadczą również o ich własnościach. W związku z tym również badamy kształty jąder atomowych. Mogą podlegać przemianom, a więc mają tak zwane czasy życia. Część z tych jąder jest trwała, trwają wiecznie. Część z nich trwa bardzo krótko, może trwać ułamki sekundy, może trwać, jak w przypadku tego jądra atomowego, mówimy tutaj o fluorze, który ma 18 nukleonów. Ta cyfra tutaj oznacza ilość tych nukleonów, które składają się na izotop, na nasze jądro atomowe. F to jest fluor. Ten izotop po czasie życia około 107 minut rozpada się, znika, zamienia się w zupełnie coś innego. Zamienia się w tlen, w elektron i w neutrino. A więc jądra atomowe mogą być stabilne, mogą trwać wiecznie, a mogą mieć czasy życia, mogą znikać, mogą przemieniać się w inne. No i te czasy są najróżniejsze. Mogą istnieć w energetycznych stanach wzbudzonych, a więc takie jądro atomowe jakiegoś pierwiastka może mieć różne stany energetyczne. No, ten stan podstawowy to jest taki stan, w którym energia tego naszego jądra atomowego jest równa zero. Ale możemy go wzbudzić w jakiś sposób, dostarczając energii do jakiegoś innego stanu energetycznego, wyższego. I ten stan energetyczny zwykle bardzo szybko wraca, rozpada się, czyli jądro wraca do stanu podstawowego, no bo w naszym świecie obowiązuje zasada minimum energii. Wszystko dąży do tego, żeby mieć jak najniższą energię potencjalną, jak najmniejszą energię. W związku z tym jądra atomowe również istnieją głównie w stanach podstawowych, ale niektóre z nich istnieją właśnie przez długi czas w stanach wzbudzonych. I takim izotopem jest na przykład izotop technetu, który ma stan wzbudzony, który żyje, że tak powiem, aż 6 godzin. Pokazuję te dwa przykłady, bo akurat te dwa izotopy mają ogromne zastosowania medyczne. Technet używany jest, bo on, ten stan wzbudzony, on, ten izotop ze stanu wzbudzonego, wracając do stanu podstawowego, emituje promieniowanie gamma, takie promieniowanie podobne do rentgenowskiego. I w związku z tym jest bardzo powszechnie używany w medycynie. Ten izotop właśnie, ten stan metastabilny technetu. Ten izotop z kolei używany jest w diagnostyce medycznej bardzo powszechnie. Będę troszkę mówił o tym później. Dlatego podaję akurat przykłady tych dwóch izotopów, ale tych przykładów jest mnóstwo.
No, przemiany jądrowe. Mówiłem o Marii Curie, że nie uznajemy ją za matkę fizyki jądrowej, ale to ona odkryła przemiany jądrowe. To ona odkryła pierwiastki, które rozpadają się, emitując promieniowanie. Promieniowanie różnego typu. I to promieniowanie opisała w swojej pracy doktorskiej. To jest rysunek z jej pracy doktorskiej. Mamy tutaj izotop, który emituje różne rodzaje promieniowania. Cząstki alfa, promieniowanie gamma, czyli takie promieniowanie jak rentgenowskie, promieniowanie elektromagnetyczne i cząstki beta. I te różne rodzaje promieniowania różnie zachowują się w polu magnetycznym. Tutaj na tym rysunku mamy pole magnetyczne skierowane prostopadle do płaszczyzny tego ekranu. I dzięki temu te cząstki odchylają się w polu magnetycznym w taki sposób właśnie. No, Maria Curie jest bardzo specjalna dla nas, dla warszawiaków, no bo ona w końcu jest warszawianką. Tu się urodziła, tu się wykształciła. Tutaj ufundowała Instytut Radowy niedaleko od nas, który ciągle istnieje przy ulicy Wawelskiej. Jeszcze przed wojną. Oczywiście, no tak, bo za życia ufundowała ten instytut. Natomiast jej wnuczka odwiedzała nas, także mamy nawet wpis w naszej księdze pamiątkowej od wnuczki Marii Curie-Skłodowskiej. Co badamy? No badamy izotopy, badamy jądra atomowe najróżniejszych izotopów. I gdybyśmy zrobili taką mapę izotopów, na jednej osi odłożyli liczbę neutronów, na drugiej osi liczbę protonów i tutaj odłożyli wszystko to, wszystkie te pierwiastki, wszystkie te izotopy, które we wszechświecie istnieją, no to te, które są stabilne, które żyją nieskończenie długo, nie rozpadają się, nie zamieniają się w nic, z takich izotopów głównie my jesteśmy zbudowani, ale też mamy w sobie odrobinę izotopów radioaktywnych, to one są tutaj pokazane tymi czarnymi punkcikami. Ich jest około 260. No i przez te 100 lat zdołaliśmy je nieźle poznać, przez te 100 lat badań. Natomiast istnieje mnóstwo izotopów, które są niestabilne, które żyją znacznie krócej, których na Ziemi nie ma, które, żeby je zbadać, trzeba tutaj wytworzyć. No i tych z kolei no, jest sporo. Podejrzewamy, że około 7 tysięcy, ale dokładnie nie wiemy ile, bo jesteśmy daleko od momentu, w którym doszlibyśmy z badaniami do skrajów tej mapy. Także te żółte kolory oznaczają izotopy, o których nic nie wiemy, które podejrzewamy, że istnieją, ale o których nie wiemy nic. Te zielone, jasnozielone, to są już częściowo przebadane, znamy ich czasy życia. A te ciemnozielone to są te, których masy zmierzyliśmy. A więc wiemy już stosunkowo sporo. Także przed nami istniejemy 100 lat, ale przed nami jeszcze jest dosyć długa droga, zanim dobrniemy do tych granic stabilności i zbadamy wszystko, co się zbadać da. Tak naprawdę bardzo słabo znamy siły, które działają między dwoma nukleonami. Mówiłem Państwu na początku, że jądro atomowe składa się z nukleonów, z protonów i neutronów, które są ze sobą zlepione. A więc są zlepione przy pomocy sił międzynukleonowych. Te siły, no ich poznanie jest absolutną podstawą. No musimy je znać, żeby cokolwiek wnioskować, robić jakieś modele, cokolwiek przewidywać. Mamy sporo modeli tych sił jądrowych. Jednym z najbardziej popularnych jest model, który się nazywa Argon V18. Tak się nazywa, bo powstał na Uniwersytecie Argon w Stanach Zjednoczonych. V18, bo ten wzór, którego tutaj część napisałem, ma 18 członów i ma w sumie 40 parametrów, swobodnych parametrów, które fitujemy, które dopasowujemy do własności jądr atomowych. I mimo to, że ten wzór byłby, gdybym go tu wypisał, to pewnie by zajął cały ten slajd, jest potężny, jest ogromna ilość parametrów, to ciągle nie potrafimy tych sił jądrowych właściwie odtworzyć. Jesteśmy daleko od tego, żeby te siły dokładnie odwzorować. Także jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż koledzy, chociażby chemicy, czy koledzy, którzy badają ciała stałe, tam, gdzie oddziaływaniem głównym jest siła kulombowska, siła między dwoma ładunkami. Ta siła jest znana znakomicie. Daje się zapisać takim wzorkiem króciutkim
i absolutnie dokładnym. Także no, to jest to porównanie pokazuje różnicę między nami a fizykami ciała stałego, czy chemikami, czy biologami, bo w biologii też siły kulombowskie grają rolę. Proszę pytać, jeśli mają Państwo pytania. Jeszcze raz zachęcam. Proszę Państwa, to jest obrazek naszego laboratorium. Jeśli Państwo go nie widzieli, to laboratorium wygląda w środku tak właśnie. Tutaj jest gdzieś wejście, tutaj mamy ten budynek, gdzie jesteśmy w tej chwili, czyli mamy sale wykładowe, mamy biura, mamy też hotel na górze z 10 pokojami, dlatego że ludzie, którzy przy takie eksperymenty z fizyki jądrowej trwają nawet 2 tygodnie non-stop. Także jak przyjeżdża do nas zespół badaczy, to oni u nas muszą mieszkać przez 2 tygodnie. Żyją u nas, no i bez takiego hoteliku to byłoby naprawdę bardzo trudno im prowadzić badania. No i to jest, pamiętają Państwo ten slajd z laboratorium Lorda Rutherforda. To był naprawdę takich rozmiarów laboratorium. To laboratorium Lorda Rutherforda dzisiaj wygląda tak. A więc mamy to nasze źródło cząstek naładowanych. Tam było źródło cząstek alfa, malusieńkie. Tutaj mamy potężny cyklotron, urząd akcelerator, który przyspiesza wybrane przez nas cząstki, możemy te cząstki wybierać, takie jakie są nam potrzebne do aktualnego eksperymentu. Na przykład jak chcemy zrobić złoto, no to musimy przyspieszyć miedź, jak pokazywałem Państwu. Przyspieszamy tutaj cząstki. No i potem mamy urządzenia badawcze ustawione w dużej hali. To są też potężne urządzenia. I w tych urządzeniach to są urządzenia, które głównie składają się z detektorów. No i jakieś próbki, którą bombardujemy naszymi przyspieszonymi cząstkami. A więc powiedzmy, że w jednym z tych boksów przygotowujemy doświadczenie, ustawiamy naszą próbkę, ustawiamy detektory. Samo ustawianie takiego eksperymentu to jest długa i ciężka praca. Dlatego często się dziwię, że pracuje u nas sporo kobiet, bo to jest naprawdę ciężka fizyczna praca i pracuje się non-stop, no, na 3 zmiany, można powiedzieć. A mimo to panie u nas pracują. No i w określonym momencie, w określonym dniu zaplanowanym nasz akcelerator dostarcza wiązkę cząstek akurat do tego stanowiska i zespół zbiera dane przez powiedzmy 2 tygodnie do swojego doświadczenia. Tak wygląda laboratorium. Prowadzimy oprócz doświadczeń z klasycznej fizyki jądrowej tutaj na hali, również prowadzimy doświadczenia z dziedziny biologii, o których chyba chwileczkę powiem, mam nadzieję. Już nie pamiętam, czy mam taki slajd, ale mam nadzieję, że tak. Dlaczego takie laboratorium akurat w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim? Otóż ojcem fizyki jądrowej jest Ernst Rutherford, natomiast ojcem polskiej fizyki jądrowej jest profesor Andrzej Sołtan. To był profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który już przed wojną został przez państwo dobrze wykształcony. Był wysłany przez państwo najpierw na staż do Francji, potem na staż do Stanów Zjednoczonych. Wrócił i przy ulicy Chorzej 69, ale więc jeszcze bliżej centrum niż my jesteśmy, zbudował laboratorium. Laboratorium zbudował sam przy pomocy jednego technika. My dzisiaj zatrudniamy 80 osób tutaj w tym budynku. I to jest urządzenie, to jest akcelerator, który właśnie profesor Sołtan zbudował. Akcelerator, który dostarczał wiązkę deuteronów, a więc tylko jeden rodzaj jonów, ale o bardzo intensywnym prądzie. I ten akcelerator działał od 1937 roku. Potem przyszła wojna, w tym budynku mieścił się chyba zarząd kolei niemieckich albo coś podobnego. Budynek został opróżniony ze wszystkich instrumentów, wywieziony do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Ale po wojnie profesor Sołtan wrócił, odbudował laboratorium i od tej pory właściwie nieprzerwanie na Uniwersytecie Warszawskim mamy laboratorium fizyki jądrowej wyposażone we wszystko, co trzeba do badań. Jeśli chodzi o inne jądrowe ośrodki w Polsce, więc to jesteśmy my, ale w Polsce mamy jeszcze 2 inne jądrowe ośrodki, o których chciałbym powiedzieć króciutko. Jeden to jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka, w którym jest jedyny w Polsce, jak na razie, reaktor. To jest reaktor
eksperymentalny, ale służy do produkcji izotopów. To jest budynek tego reaktora na cześć Marii Curie, nazywa się Maria. Pewnie ktoś z Państwa zwiedzał ten reaktor, no bo tam często wycieczki bywają. Bardzo interesujące miejsce. I to jest ogromny instytut, on zatrudnia ponad 1000 osób, chyba największy instytut badawczy w kraju. I to będzie, to jest pomyślane, ten instytut jest pomyślany jako zaplecze dla energetyki jądrowej w Polsce. A energetyka jądrowa, no myślę, że tak jak mówiłem, jakaś elektrownia powstanie tutaj gdzieś na brzegu morza mniej więcej za 10-15 lat. Bo w końcu te plany chyba ruszają. Drugie laboratorium to jest Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Laboratorium, które ma bardzo nowoczesną aparaturę i ta aparatura używana jest do leczenia raka. To jest jedyne miejsce w Polsce, które służy tak zwanej hadronoterapii, czyli przy pomocy wiązek jonów leczy się guzy nowotworowe. Powiem o tym troszkę za chwilę, troszkę więcej. To jest jedyne miejsce w Polsce. To miejsce działa tak na pełen gaz od niedawna, od półtora roku chyba. I no właściwie to jeszcze ciągle nie jest pełen gaz, bo nie mają ciągle pełnego finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta terapia jest jedyna w Polsce, w związku z tym, no, jak się jest jedynym, to trudno się troszkę przebić, szczególnie w świecie medycyny. Ale oni się powoli przebijają, mają finansowanie, mają chyba w tej chwili kontrakt na 40 pacjentów rocznie, mogą przynajmniej 10 razy tyle obsłużyć i myślę, że do tego powolutku dojdą, czego im szczerze życzę, bo z nimi bardzo ściśle współpracujemy. Jeśli chodzi o inne laboratoria fizyki jądrowej w Europie, no to my jesteśmy tutaj, tu jest Kraków, bo ta hadronoterapia to jest też laboratorium z urządzeniami. No i mamy laboratorium w Rumunii, mamy duże laboratorium, którego jesteśmy członkiem jako kraj, w Dubnej pod Moskwą. To jest również nasze laboratorium polskie, bo tam płacimy składkę i tam pracują nasi pracownicy. Z naszego laboratorium dwie osoby tam pracują w tej chwili. Na Uniwersytecie w Finlandii, w Jyväskylä, jest laboratorium podobne do naszego. No jak Państwo widzą, jest sporo laboratoriów w Niemczech. Tutaj te kraje bogate, one inwestowały zawsze w tą dziedzinę nauki. Szczególnie Francja, no bo we Francji mnóstwo energii elektrycznej pochodzi z energii jądrowej, pochodzi z reaktorów. Także na tej mapie tak wyglądamy. Może niezbyt imponująco, ale chyba nie najgorzej. Teraz o zastosowaniach. No, wszyscy z Państwa słyszeli o zastosowaniach militarnych, o różnego typu bombach atomowych, jądrowych. O tym nie będę mówił, no bo myślę, że wszyscy znają tę historię. Natomiast ciekawe jest zastosowanie energetyczne w energetyce. No, te reaktory, które służą do wytwarzania energii, szczególnie te reaktory, których jeszcze nie ma, a więc reaktory termojądrowe. Te, które będą używały do spalania, że tak powiem, deuteru, a więc izotopu wodoru. Nie pozostawią po sobie żadnych odpadów radioaktywnych. I te reaktory, no one będą one bardzo wydajne, bo one produkują oprócz cząstki alfa, a więc oprócz jądra helu, produkują dużo energii. Taka fuzja dwóch jąder deuteru, z takiej fuzji powstaje cząstka alfa, która ma 4 nukleony, one mają po 2 nukleony i spora ilość energii. Ta energia tutaj jest wyrażana w naszych jednostkach megaelektronowoltach, można to przeliczyć na dżule, ale no, myślę, że nie ma to w tej chwili znaczenia. To jest duża ilość energii. Powiem krótko o takim reaktorze. Taki reaktor to jest drugi po programie podboju przestrzeni kosmicznej światowy program, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Ogromny program poświęcony energetyce termojądrowej, finansowany przez Chiny, przez Unię Europejską, przez Indie, przez Japonię, przez Koreę, przez Rosję, przez Stany Zjednoczone, przez wszystkich. Wszyscy tam wkładamy pieniądze, wszyscy chcemy dojść do tego, w jaki sposób z dwóch atomów deuteru można uzyskać bezpiecznie energię, bo jak można niebezpiecznie uzyskać, to wiemy, bo to są bomby termojądrowe. Natomiast tu chodzi o bezpieczne, kontrolowane użycie tej energii. No i w miejscowości Kadarash na wybrzeżu Morza Śródziemnego buduje się taki reaktor. Takie reaktory nazywamy tokamakami.
ma być gotowy za rok. Czy będzie gotowy? No, trzymam kciuki, że tak, ale zawsze w tego typu, w budowie tego typu urządzeń są opóźnienia, bo to są wszystko prototypowe urządzenia. Nie można przewidzieć wszystkich trudności, które następują, poza tym ogromne koszty. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku ten reaktor będzie gotowy i wówczas no, jest nadzieja, że posuniemy się kroczek dalej w opanowywaniu energii termojądrowej. Ale to jeszcze nie będzie elektrownia termojądrowa. W medycynie, zastosowania fizyki jądrowej w medycynie. No, są ogromne, są bardzo szerokie. W diagnostyce. Mówiłem Państwu, pokazywałem Państwu przykład pierwiastka fluoru, który rozpadał się, emitując pozytron, emitując dodatni elektron. No ten dodatni elektron to jest antymateria, to jest fragment antymaterii, a więc taka antymateria w spotkaniu z materią, taki, jeśli no, oczywiście ten nasz fluor 18 znajduje się w materialnym ośrodku, jeśli się rozpada, emituje fragment antymaterii, to ta antymateria w spotkaniu z materią natychmiast anihiluje, zamienia się na promieniowanie gamma. W związku z tym, jeśli taki promieniotwórczy pierwiastek dostarczymy, wstrzykniemy pacjentowi, taki lek z takim pierwiastkiem, który emituje antymaterię. Jeśli zrobimy tak, jeszcze zrobimy tak, żeby ten pierwiastek powędrował tam, gdzie są komórki nowotworowe, to wówczas wkładając takiego pacjenta do takiego skanera, który jest w stanie mierzyć promieniowanie gamma, jesteśmy w stanie określić, skąd to promieniowanie jest emitowane, a więc możemy określić, gdzie znajduje się guz. Znakomita metoda do diagnostyki komórek nowotworowych. No tylko trzeba teraz ten fluor 18 doczepić do czegoś, co komórki nowotworowe bardzo chętnie jedzą, a one bardzo chętnie jedzą glukozę. Pożerają ogromne ilości glukozy. W związku z tym glukoza zbiera się w tych miejscach, które są zaatakowane przez komórki nowotworowe, no i te miejsca natychmiast zaczynają świecić, jak się włoży takiego pacjenta do skanera i dostaje się dosyć precyzyjny obraz całego ciała po przetworzeniu oczywiście przez programy komputerowe wszystkich miejsc zaatakowanych przez nowotwór. A więc bardzo szybka metoda diagnozy, no coraz tańsza, takich skanerów jest coraz więcej w kraju. Takich urządzeń, które produkują tego typu lek, jest też coraz więcej. My mamy takie laboratorium tutaj u nas. Skaner jest naprzeciwko na Banacha, w szpitalu na Banacha. Na Szaserów jest skaner i jest cyklotron, który produkuje takie medykamenty. Tych rzeczy jest coraz więcej, bo to jest bardzo, bardzo precyzyjna i wydajna i szybka metoda diagnozy. Od razu można powiedzieć, czy warto w tego pacjenta, że tak powiem, brutalnie inwestować, czy po prostu no, powiedzieć, że bardzo przepraszamy, ale już w tej chwili nic nie można zrobić po jednym prześwietleniu. Nie trzeba prowadzić długotrwałej terapii niepotrzebnie, bo po prostu widać cały obraz. Mówiłem o technecie, o pierwiastku, który ma stan wzbudzony, który emituje promieniowanie gamma. Ten pierwiastek jest używany również w diagnostyce. Mamy u siebie pracownię wyposażoną w taką gamma kamerę. Ona działa na tej zasadzie, że no, podobnie jak poprzednio, pacjentowi aplikuje się technet. Ten technet wydzierając z wnętrza pacjenta promieniowanie gamma. To promieniowanie gamma rejestrowane jest przez tą kamerę i uzyskujemy w ten sposób prześwietlenie pacjenta. My tutaj mamy to urządzenie, ta pracownia służy do szkolenia studentów. Tutaj pacjentów u nas żadnych nie przyjmujemy oczywiście, bo nam tego robić nie wolno. Opowiedziałem Państwu o tym fragmencie. Ten fragment będziemy mogli po wykładzie, jeśli Państwo będą mieli ochotę zwiedzić, no to zajmie nam 10-15 minut, w zależności od tego, ile Państwo będą mieli pytań. Natomiast pod ziemią, między nami a budynkiem fizyki, pod ziemią jest ośrodek produkcji radiofarmaceutyków, gdzie stoi drugi cyklotron.
Takie cyklotrony można kupić w sklepie, takie jak ten. Takich no niestety kupić nie można. To są takie dosyć specjalne urządzenia, które jest bardzo niewiele na świecie. Nikt tego nie produkuje seryjnie. Natomiast tego typu cyklotrony produkowane są już w tej chwili seryjnie. Można je kupić. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę postawić sobie w domu taki cyklotron, no to można pójść do sklepu i kupić. No i ten cyklotron produkuje te radioaktywne izotopy, które tutaj w chemicznych laboratoriach zamieniane są na... Tak, cyklotron wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest mniej więcej wysokość człowieka, to nie jest duże urządzenie. A na końcu są buteleczki z radioaktywnym radiofarmaceutykiem, jak to nazywamy, który musi być szybko dostarczony do szpitala, bo jak Państwo pamiętają, ten fluor 18 ma czas życia 100 minut. Po trzech takich, czyli po 300 minutach w tej buteleczce już nie będzie nic. Będzie zupełnie bezużyteczna, można ją wylać, tą czystą glukozę. W związku z tym trzeba dosyć szybko dowieźć to do szpitala i zaaplikować pacjentowi. Proszę pytać. Bardzo proszę. W takim wypadku, jeśli są produkowane seryjnie te pałe cyklotrony i musi być też szybko dostarczone do pacjenta, to czemu po prostu takich cyklotronów nie ma w szpitalach w standardzie? Czy to nawet czemu tych cyklotronów nie ma gdzie? W szpitalach. Są. Właśnie w szpitalu na Szaserów jest taki cyklotron. Tak, one najczęściej lokowane są w szpitalach. Ten nasz ośrodek tutaj to był taki ośrodek pionierski, pierwszy w Polsce. Pomysł na budowę tego ośrodka powstał na początku tego wieku. W związku z tym, no on jest taki nietypowy, ten ośrodek lokowany u nas. Natomiast typowe takie ośrodki to są po prostu ośrodki w szpitalach. Hadronoterapia, to co robią nasi koledzy w Krakowie razem z medykami. Otóż jeśli mamy nowotwór, tu już nie chodzi o diagnostykę, tylko o leczenie raka. Jeśli mamy guz, który jest umieszczony w jakimś miejscu wrażliwym, trudno dostępnym dla skalpela, tam gdzie nie można się dostać w sposób tradycyjny, to dobrą metodą jest dostanie się do tego guza przy pomocy wiązki naładowanych cząstek z akceleratora. To jest właśnie ślad takiej wiązki cząstek, która wędruje tutaj do pacjenta, do guza w płucach. Wiązka cząstek ma taką charakterystykę, że ona oczywiście wędrując przez materię zwalnia, zmniejsza swoją prędkość, zmniejsza energię. Ogrzewa tą materię w koło, oddaje energię otoczeniu, ale im ma mniejszą prędkość, tym więcej tej energii oddaje. To nie jest dobre porównanie to, które teraz podam, ale no to jest coś w tym rodzaju. Jeśli Państwo hamują samochodem, jeśli to hamowanie jest łagodne, no to grzeją się hamulce, no, wydziela się ciepło. Jeśli Państwo hamują gwałtownie i zbliżamy się już do tego końcowego stopu, to wtedy nagle zaczynają opony dymieć. Ogromna ilość energii wydzielana jest tuż przy końcu drogi, naszej drogi, prawda? I to jest podobnie. Te cząstki wędrując przez materię, ogromną ilość energii, największą ilość energii oddają wtedy, kiedy są zatrzymywane. Jeśli więc wymierzymy dokładnie tą odległość od naszego guza, od początku ciała do naszego guza, zrobimy bardzo dokładną diagnostykę, dobierzemy tak energię cząstek, żeby one akurat zatrzymały się w tym miejscu, gdzie trzeba, to ten guz zniszczymy. I tak działa ośrodek w Krakowie. Oni używają do tego wiązki protonów. Przyspieszają tylko jeden rodzaj jonów, protony. Tak ten ośrodek wygląda. Pokazywałem już Państwu chyba zdjęcie. To jest ich strona internetowa. Mogą Państwo obejrzeć. To jest stanowisko do naświetlania gałki ocznej. A więc jeśli nowotwór zaatakował gałkę oczną, to pacjenta sadza się w takim krześle. Wiązka protonów wędruje tędy i naświetla oko. Jeśli trzeba naświetlić całe ciało, no to jest już poważny problem. Pacjenta kładzie się, a wiązką trzeba dookoła obracać, wiązkę trzeba tak obrócić, żeby trafić akurat pod odpowiednim kątem i w odpowiednie miejsce w ciele. To urządzenie,
które tutaj jest wkoło tego pacjenta, nazywa się gantry i to jest ogromne urządzenie, wielotonowe, kosztujące mnóstwo pieniędzy. W Krakowie takie urządzenia są dwa. Dwa gantry i jeden cyklotron, który produkuje wiązkę dostarczaną do tych gantry. Jeśli o nas chodzi, to my nie mamy pacjentów, ale zajmujemy się badaniami dotyczącymi naświetlania różnymi wiązkami jonów żywych komórek. No to są badania ciekawe z punktu widzenia hadronoterapii, ale również z punktu widzenia każdego z nas, bo każdy z nas podróżuje samolotem. No samoloty nie wędrują po ziemi, tylko latają na odpowiedniej wysokości. Jeśli lecimy na jakiejś wysokości, to ta ilość atmosfery nad nami nagle przestaje być odpowiednia. Dostajemy bardzo dużą ilość promieniowania, nawet o tym nie wiedząc. A więc warto wiedzieć, w jaki sposób, ile tego promienia dostajemy. Załogi samolotów zwykle są chronione, mają kontrolowane, mają dozymetry. Wiedzą, jaką ilość promieniowania zaabsorbowały podczas lotu. Ale pasażer tego nie wie, często nawet nie jest świadom tego. W związku z tym te wszystkie rzeczy są interesujące i my takie badania prowadzimy. Te żywe komórki to są komórki chomika chińskiego, o ile pamiętam. To jest jakaś taka popularna hodowla komórek używana w badaniach. I my te komórki naświetlamy. To coś różowe to jest szalka z komórkami, a wiązka jonów bombarduje te komórki i obserwujemy, ile z tych komórek przeżyło. Tak wyglądają obrazki potem pod mikroskopem. To są komórki nienaświetlone, a tu są komórki naświetlone jonami z śladami tych jonów, a to jest pojedyncza komórka właśnie ze śladami jonów. W archeologii. Zastosowania w archeologii. Tutaj też jest mnóstwo zastosowań interesujących, bo okazuje się, że każdy żywy organizm emituje ze swego wnętrza promieniowanie związane z tym, że w każdym z nas jest pewna ilość izotopu węgla C14. Póki żyjemy, wymieniamy z otoczeniem węgiel. I zawsze w każdym z nas jest pewna ilość izotopu węgla C14. Każdy gram węgla wydzielony z żywego organizmu wykazuje aktywność około 14 rozpadów na minutę, rozpadów tego typu. Rozpadów, które emitują elektrony. W związku z tym, jeśli umieramy, przestajemy wymieniać węgiel z otoczeniem. W związku z tym ta ilość rozpadów będzie malała w naszym ciele już martwym. I w zależności od tego, od okresu czasu, jaki minął od naszej śmierci do momentu, kiedy badamy ilość rozpadów z takiego ciała, ta ilość rozpadów zbadana pozwoli nam określić, jak długi był to okres. No i są laboratoria, które się tym zajmują zawodowo. W Polsce takim laboratorium jest laboratorium na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przykładem badań jest badanie ciała pewnego dżentelmena, który ciało zostało znalezione w Alpach, w lodowcu alpejskim na początku lat 90. W tej chwili można je oglądać chyba w Innsbrucku, w specjalnym muzeum, bo ten pan zmarł, został w lodowcu znakomicie zachowany razem z całym wyposażeniem, a więc wszystko znaleziono przy nim w znakomitym stanie. No i na podstawie takich badań właśnie ustalono, że zmarł 3300 lat temu. To jest bardzo precyzyjna metoda. Całun Toruński to jest następny przykład, o którym Państwo słyszeli. Jest wiele przykładów stosowania tej metody. Metody datowania przy pomocy izotopu węgla C14. To jest jedno z zastosowań w archeologii. Jeśli chodzi o zastosowania w naukach, w sztuce, to jednym z zastosowań jest użycie promieniowania głównie protonowego, do tego, żeby wzbudzić jądra atomowe do jakichś stanów wzbudzonych i obserwować emisję promieniowania z takich stanów wzbudzonych. Każdy z izotopów, każdy z pierwiastków emituje pewne charakterystyczne promieniowanie o określonej częstotliwości. W związku z tym, obserwując to promieniowanie, można powiedzieć, jaki to był izotop. W związku z tym, jeśli weźmiemy obraz,
naświetlimy go wiązką protonów i zaobserwujemy promieniowanie emitowane z tego, jakie emitują te farby, składniki tych farb, możemy stwierdzić, z jakich izotopów zbudowane były te farby. I możemy w ten sposób na przykład eliminować falsyfikaty malowane współcześnie, bo współczesne farby mają niewiele wspólnego z tymi, które były używane kilkaset lat temu. Jest to metoda stosowana w muzeach. Niektóre muzea mają takie laboratoria, na przykład w Luwrze był cały akcelerator w podziemiach, było całe laboratorium do badania dzieł sztuki przy pomocy takich metod jądrowych. W przemyśle, to jest chyba mój ostatni slajd, także już kończę. W przemyśle zastosowania są bardzo szerokie. Tutaj głównie produkty Instytutu w Świerku koło Otwocka są znane, a więc w defektoskopii promieniowanie jądrowe jest bardzo przenikliwe. W związku z tym tam, gdzie nie można prześwietlić mostu przy pomocy promieniowania rentgena, bo te promienie nie przelazą przez te ogromne konstrukcje, tam używa się neutronów, czy bardziej przenikliwego promieniowania gamma. Jeśli chce się prześwietlić ciężarówkę, nie otwierając jej, i zobaczyć, co jest w środku, no to wystarczy przy drodze postawić na punkcie celnym, postawić taki akcelerator, po drugiej stronie detektor. Ciężarówka przejeżdżając ujawni nam swoje wnętrze. Bez otwierania można zobaczyć nawet ludzi w środku, jeśli się je przewozi. Tkanki do przeszczepów, no wszystkie one muszą być najpierw sterylizowane. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej na Żeraniu w Warszawie zajmuje się zawodowo sterylizacją tkanek do przeszczepów. Właściwie wszystkie przeszczepy, jakie są wykonywane w Polsce, przechodzą przez ten instytut, tam są sterylizowane. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o przemysł kosmiczny, no to wszystko, co jest wysyłane w przestrzeń kosmiczną, musi być najpierw stwierdzone, musi być stwierdzona odporność tego urządzenia na promieniowanie. W związku z tym tutaj na Ziemi trzeba te wszystkie elementy, tranzystory i układy scalone naświetlić i zobaczyć, jak one są odporne na promieniowanie, bo jeśli nie są odporne, to nie ma sensu montować ich do urządzeń wysyłanych potem w kosmos. To jest też standardowa procedura stosowana przez wszystkie duże agencje. No, w Polsce powstała Polska Agencja Kosmiczna. Mam nadzieję, że oni też kiedyś dojdą do tego, że takie rzeczy trzeba prześwietlać. Czujniki dymu, najbardziej popularne rzeczy, które mamy, o, nawet tutaj na suficie. Ten czujnik z dymu zawiera izotop Ameryk 241, który emituje cząstki alfa i w ten sposób pozwala stwierdzić zadymienie pomieszczenia. Mógłbym o tym mówić długo, ale czas się kończy. Także bardzo dziękuję.